Marma Ciarko, STS Sanok, Zagłębie Sosnowiec. Standardowo od drużyny gości Zagłębie Sosnowiec w walczce o ten pierwszy krążek kapitan Zagłębia Sosnowiec i tutaj doświadczenie przemawia za. I już łatwa strata po zagraniu fińskiego defensora, nieczęsto się to zdarza. Z GKS-em Katowice, a 1-0 prowadzi Tauron Podhale, nowy targ z KH Energą, tymczasem tutaj groźnie pod bramką ofensywnej Sanoczan, to się jednak na niewiele zdało, Elliot Lorraine, ostry kąt. I Sosnowiczanie teraz mają możliwość, jeszcze krążek zwrócony przed bramką Dominika Salamy przez Sanoczan, Heikkinen, będzie doskonała okazja, Heikkinen i spieszny. Urodzony w Gdańsku, ale łatwa strata i jak się to wszystko zakończy, to Ustuszko, z który blokował strzał tą Ustuszki, Sanoczanie odzyskują krążek, Harila jeszcze próbował zmienić darzy, tymczasem napędzają się goście, Dubinin pędzi na bramkę i tutaj chciał zaskoczyć strzał, nim nadziei, tymczasem goście, raz jeszcze Dubinin. No i zdążył się tam z prawej strony, poradzili sobie jednak Sosnowiczanie, Johan Lorraine i Patryk Spieszny. Sami Taminen, choć ten drugi nieobecny w tym spotkaniu, tymczasem Sanoczanie wygrywają to wznowienie. Gutowi, że brakowało reakcji arbitra przy tym, jak zatrzymywany był tam w strefie sanockiej, ale tu pani ponownie Waltola, miękko i była tutaj próba zmiany toru lotu oraz Tomasz Kozłowski. I ponownie oddany krążek przez Eliota Lorraine'a, jest trochę miejsca. I może gdyby ta decyzja o strzale, kolejny swój atak pozycyjny, a Honiemi teraz będzie kolejny raz poszukanie tego sosnowieckiego zagłębia. Teraz ładnie wykorzystał to wszystko Kozłowski i doskonała sytuacja na łyżwach i z niezłą kontrolą krążka pokazał się Honiemi. W ostatnim pojedynku u siebie świetnie dysponowany, pokonany dwukrotnie, ale skutecznie spisał się 23 razy, teraz drużyny z Sanoka, chociaż to ta formacja wygrywa w walce o krążek. Muszą się wystrzegać błędu Sanoczanie i doskonale Salama. Tracili jednak krążka gospodarze. Mocarski, będzie możliwość dobitki, ale trudna była to i Patryka Spiesznego. Makela poradził sobie, objechał tam. Ale teraz świetne było to podanie. Elliot Lorraine stanie oko w oko z Patrykiem Spiesznym. Michałowski w tym sezonie jeszcze bez gola. Elliot Lorraine do Achoniemiego, krążek wypuszczony z powrotem, jest krążek w bramce i chyba Kale Waltola wykazał się tam instynktem strzelca, wiedział kiedy podłączyć się ofensywnie do tej akcji, bowiem spod niebieskiej pilnował, gdzie ten krążek w obronnej Sanoczanie. Tutaj jednak łatwa strata. Jakub Łoza przed doskonałą Sanoczanie. Już przenoszą się z krążkiem do strefy rywala. Waltola przed bramkę, ależ znakomicie to rozegrali Finowie. Jucho Makela tylko dostawił łopatkę kija i posłał krążek w samo okienko. Prześledźmy raz jeszcze to, jak poradzili sobie Sanoczanie, no Michał Naruk, Luis Mikoli, Tomasz Kozłowski, ponownie Tomasz Waltola, zagranie przed bramkę, Waltola groźnie tam pod bramką, z jednego tygodnia trzy spotkania zagrają hokejści Miki Elomo, ale o tym może za moment, bo teraz się Sanoczanie, Heikkinen ma Johana Lorraine'a, Johan Lorraine starał się wykorzystać, wadzić w ostatniej odsłonie, teraz groźnie pod bramką Dominika Salamy, ładnie wypuszczony Achoniemi miał trochę miejsca, płasko, nie zaskoczył. Andrzej Kif utrzymuje gumę. Andrzej Kif i dwóch hokeistów. Przewinienie. I w związku z tym nie było dane Sosnowiczanom zagrać przewadze. Tymczasem Harila. Też nie starał się. A teraz przejęcie krążka przez Wille Heikkinena. Łatwa strata. Krążek zagrany tak, jak myślę, nie powinien, biorąc pod uwagę, że bez golkipera między słupkami Sosnowiczanie prosili się o to, aby ten krążek został. W tych spotkaniach zgromadził także jedną asystę i ostatni strzał
do statystyk Oskara Krawczyka na bramkę Dominika Salamy. I w ten sposób kończy się spotkanie 32. kolejki w Sanoku. Przewraca bramkę Dominik Salama. 3-0 pokonuje Marma Ciarko, STS Sanok, Zagłębie Sosnowiec. I w ten oto sposób kończy się spotkanie przed przerwą świąteczną.